Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStrik. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję obiektywu RF70-200 ze światłem 2.8 i przy okazji porównamy sobie ten obiektyw z obiektywem 70-200 ze światłem 4, bo często prosiliście mnie w komentarzach o właśnie takie porównanie. Jeśli jesteście ciekawi, co sądzę o tych obiektywach, to zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od budowy tych dwóch obiektywów, bo tutaj różnice są widoczne na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim widać, że obiektyw ze światłem 2.8 jest zdecydowanie większy, jest też cięższy, waży 1070 gramów, ten waży 695 gramów i faktycznie jest to taka zauważalna różnica, szczególnie kiedy podróżujecie, nosicie ten sprzęt ze sobą w plecaku, to po prostu czuć tutaj zalety tego mniejszego obiektywu, że no mniej się męczymy i wygodniej jest nam z nim podróżować. Natomiast no widzicie, to jest taka mniej więcej różnica. Jak na konstrukcję 70-200 ze światłem 2.8 ten obiektyw nie jest specjalnie duży, natomiast no ten jest niesamowicie mały, więc przy tym obiektywie 2.8 robi wrażenie naprawdę kompaktowego, no i tak też jest. Więc tu jest taka od razu pierwsza porada, jeśli faktycznie zależy Wam na małym, lekkim obiektywie, który będzie z Wami w podróży, z którym będziecie często gdzieś chodzić, po górach na przykład, no to wtedy 70-200 jest po prostu lepszym wyborem. Jeśli chodzi o samą jakość wykonania, obiektywy wykonane są bardzo podobnie. Obydwa są białe, co wyróżnia obiektywy z serii L, teleobiektywy z serii L od Canona. Mi się ten design podoba. Jeśli chodzi o samo wykończenie, jest to tworzywo sztuczne, tworzywo takiej wysokiej jakości. Tutaj do tego nie mam żadnych zarzutów. Uważam, że 70-200 ze światłem 2.8 jest odrobinę lepiej wykonane. Robi odrobinę solidniejsze wrażenie. Nie wiem, czy to jest kwestia większej wagi, czy czegoś innego. No, ten materiał jest tutaj odrobinę inny. Mam wrażenie, że taki twardy, ale to są nieduże różnice. Na pewno jeden i drugi obiektyw trzeba pochwalić za samą jakość wykonania. Obydwa obiektywy w zestawie dostają osłony przeciwsłoneczne. W obiektywie ze światłem 4 jest ona również solidna, wyczerniona w środku, wykonana z tworzywa sztucznego, ale takiego twardego, porządnego. Łatwo się zakłada i ściąga, wystarczy odblokować tutaj jeden przycisk i mamy ściągniętą tą osłonę. To jest zaleta, bo w niektórych obiektywach trzeba jakoś bardzo precyzyjnie ją tutaj założyć, a tutaj łatwo ona wchodzi i szybko można ją ściągać i zakładać. W obiektywie ze światłem 2.8 jest ona oczywiście większa, to jest naturalne. Jest wykonana tak samo, ale ma jedną zaletę w postaci takiego małego okienka. Ono służy do tego, żeby można było regulować sobie filtry, na przykład polaryzacyjny albo gęsty szary ze zmienną gęstością, mając założoną osłonę. I to jest wygodna rzecz, bo wtedy otwieram sobie to okienko, zmieniamy tutaj ustawienie filtra, zamykamy, jest wszystko ok. Niestety ten mniejszy obiektyw tego nie ma. Jeśli chodzi o przednie soczewki, to co ciekawe, jeden i drugi obiektyw mają taką samą średnicę filtra, jest to średnica 77 mm, czy jakaś niespecjalnie duża. Oczywiście widzimy, że przednia soczewka w obiektywie ze światłem 4 jest zdecydowanie mniejsza, a w obiektywie 2.8 większa, ale sama średnica filtra jest dokładnie taka sama. Następnie mamy pierścienie do zmiany ogniskowych ostrości i pierścienie funkcyjne i one, jak widzicie, są zamienione miejscami. W przypadku obiektywu ze światłem 4 z przodu mamy pierścień funkcyjny, następnie pierścień ostrości, a następnie ogniskowych i to jest takie dosyć, no jak dla mnie, naturalne ustawienie, a w obiektywie 2.8 mamy najpierw pierścień do zmian ogniskowych, potem pierścień do zmiany ostrości i na końcu pierścień funkcyjny. I moim zdaniem to rozwiązanie w obiektywie 2.8 jest mniej wygodne. Dla mnie jest mniej naturalne, kiedy ten pierścień do zmian ogniskowych jest na końcu. Dla mnie wygodniej się korzysta z tego rozwiązania w przypadku tego ciemniejszego obiektywu. I też pierścień funkcyjny w tym obiektywie jest zdecydowanie wygodniejszy, bo jest on tutaj na końcu, łatwo dostępny, chodzi z delikatnym klikiem. Natomiast w przypadku tego obiektywu jest on przy samym bagnecie i szczególnie kiedy mamy założoną to mocowanie do statywu, to ciężko jest do niego się dostać. On jest tutaj blisko obudowy aparatu i no niezbyt wygodnie się z niego korzysta. Dlatego to ustawienie pierścieni w przypadku ciemniejszego obiektywu moim zdaniem jest wygodniejsze. Jeśli chodzi o samą pracę tych pierścieni, to chodzą one z takim przyjemnym oporem, szczególnie te pierścienie do zmiany ogniskowych w jednym i drugim obiektywie. Jak zauważycie, jeden i drugi obiektyw wysuwają się podczas zmiany ogniskowych. No jest to koszt tego, że obiektywy są faktycznie kompaktowe po złożeniu. Mi to nie przeszkadza, chociaż wiem, że wiele osób można to narzekać, bo odpowiedniki tych obiektywów do lustrzanek Canona miały zamkniętą obudowę. Tam się nic nie wysuwało. W przypadku obiektywów pod RF wysuwa nam się część obiektywu. Mi to osobiście nie przeszkadza, ja wolę mieć mniej
mniejszy obiektyw, który się wysuwa, niż większy, który się nie wysuwa, po prostu. A jeden i drugi obiektyw są bardzo dobrze uszczelnione, więc tutaj producentowi mimo tej ruchomej przedniej części obiektywu udało się zachować wysokiej jakości uszczelnienia i tutaj nie musimy się martwić jakąś pracą w trudnych warunkach w jednym i w drugim obiektywie. Jeśli chodzi o pierścienie do zmiany ostrości, to w przypadku obiektywu ze światłem 2.8 chodzi on z takim bardzo małym oporem, w przypadku obiektywu ze światłem 4 chodzi z przyjemniejszym oporem, odrobinę większym, dlatego tutaj również trochę fajnie wypada to w tym ciemniejszym obiektywie, mógłby dla mnie tutaj opór być większy na tym pierścieniu w wersji 2.8, natomiast umówmy się, w takich obiektywach manualne ustawianie ostrości to jest raczej rzadkość, szczególnie przy tych nowych korpusach, więc tutaj jakoś tego bym się specjalnie nie czepiał. Jeśli chodzi o same zestawy przycisków, to jak widzicie, są one dokładnie takie same w jednym i w drugim obiektywie. Na początku mamy limiter od 2,5 metra do nieskończoności. Następnie mamy przycisk autofocus, manual focus, włącznik i wyłącznik stabilizacji oraz przycisk do ustawiania trybów pracy stabilizacji. I fajnie, że te obiektywy mają tyle tych przycisków, że to wszystko jest wyciągnięte na obudowę obiektywów, że nie trzeba szukać tego w menu aparatu. Dodatkowo z drugiej strony jednego i drugiego obiektywu znajdziemy blokadę. Można obiektywy zablokować na najszerszej ogniskowej, wtedy nam się obiektyw nie wysuwa podczas transportu. Natomiast w jednym i drugim obiektywie ja nie zauważyłem problemów z wysuwaniem, nawet podczas jakiegoś dłuższego chodzenia z tymi obiektywami one mi się nie wysuwały. Ale fajnie, że też się to tutaj znalazło. Jeśli chodzi o wersję ze światłem 4, to jest tak naprawdę tyle, co znajdziemy na obudowie. No, na końcu mamy jeszcze metalowy bagnet i to jest wszystko. Ten obiektyw jest cięższy, więc naturalnie, że ma on już mocowanie do statywu, no bo podczas jakiejś dłuższej ekspozycji, jeśli mocowalibyśmy aparat do statywu, a nie obiektyw, no to cały zestaw będzie nam się powoli obsuwał, no i po prostu zepsuje nam to zdjęcie, więc takie cięższe obiektywy należy mocować do statywu za pomocą właśnie takich specjalnych uchwytów. Dodatkowo przydaje się to w transporcie, bo wygodnie jest za to po prostu chwycić. Na dole znajdziemy standardowy gwint statywu. I to mocowanie jest takie bardzo solidne, wykonane z metalu. Dobra rzecz w przypadku tego obiektywu jest taka, że to mocowanie można ściągnąć, kiedy nie będziemy go używać. Wystarczy tutaj odkręcić z jednej strony sobie to mocowanie i je jakby otworzyć. I widzicie, ściągam to, ten element i mogę zostawić go w domu, kiedy na przykład wiem, że nie będę używał statywu i dzięki temu obiektyw jest lżejszy, no bo ten element jest metalowy i trochę waży. I tutaj też zaleta jest taka, że obiektyw dalej wygląda dobrze bez tego mocowania, bo często w innych obiektywach jest tak, że to mocowanie też można ściągnąć, ale wtedy obiektyw po prostu źle wygląda. Widać, że czegoś na nim brakuje. Może to jest taki szczegół, ale dla mnie to jest fajne, że tutaj nawet kiedy zdejmiemy ten element, to obiektyw dalej wygląda dobrze, nie wygląda tak, jakby czegoś na nim brakowało i spokojnie również tak możemy go używać. Jeśli chodzi o budowę tych obiektywów, to wszystko. No jak widzicie, tutaj są zalety i po jednej, i po drugiej stronie. Tutaj podoba mi się to mocowanie do statywu. Tutaj bardziej mi się podoba kompaktowa obudowa. No i ten zestaw pokręteł jest dla mnie wygodniejszy. No ale takie różnice są w tym jednym i drugim obiektywie. Przechodzimy sobie teraz do użytkowania. Jeśli chodzi o użytkowanie, to tutaj skupię się głównie na obiektywie 2.8, bo obiektyw ze światłem 4 już dla Was przetestowałem. Tutaj na górze wyświetliła się karta, sprawdźcie ten film. Nagrałem ten materiał w Czarnogórze w zeszłym roku, więc warto, szczególnie teraz, kiedy mamy taką brzydką pogodę, pooglądać sobie takie ładne, słoneczne krajobrazy. No i ten film niezbyt dobrze się wyświetlił, tutaj algorytmy YouTube'a tak niezbyt fajnie go potraktowały, więc zobaczcie go, zostawcie tam łapkę w górę i myślę, że będziecie zadowoleni z tego materiału, bo uważam, że jest on po prostu ciekawy. Teraz przechodzimy sobie do wersji 2.8. Jeśli chodzi o samo ogniskowe i stałe światło 2.8, no to jest bardzo uniwersalny zestaw. Oprócz 2470 to jest taki uniwersalny wół roboczy, który sprawdzi się w bardzo wielu dziedzinach. Możemy nim robić portrety, możemy nim robić jakieś zdjęcia sportowe, możemy robić reportaże, fotografować śluby. No to jest mega uniwersalny zestaw ogniskowych, a to stałe światło również świetnie się sprawdza i też przyda się chociażby podczas filmowania, kiedy chcemy mieć jakieś węższe kadry. Teraz przejdziemy sobie do stabilizacji obrazu. Stabilizacja w tym obiektywie ma 5 EV, natomiast synchronizuje się z body Canona, które mają stabilizację na matrycy i wtedy mamy 7,5 EV. Jest to świetny wynik, ta stabilizacja pracuje bardzo dobrze, szczególnie się to przyda przy jakichś ujęciach takich no, statycznych, krajobrazowych, kiedy nie mamy statywu, ale też podczas jakichś ujęć sportowych mamy bardziej stabilny obraz w wizjerze, więc łatwiej się kadruje na tych 200 mm, pomimo że wtedy ta stabilizacja wydawałoby się, że nie jest specjalnie potrzebna, no bo i tak robi na jednej tysięcznej czy na krótszych czasach, to przydaje się ona właśnie do tego, żeby mieć po prostu stabilny
obraz w wizjerze. Pamiętajcie tylko o jednym, w przypadku tych obiektywów, jak i innych obiektywów Canona, warto wyłączyć stabilizację, kiedy pracujecie ze statywu, bo potrafi ona trochę przeszkadzać i zdjęcia wychodzą delikatnie nieostre, kiedy macie włączoną stabilizację, a aparat jest na statywie, więc o tym trzeba pamiętać. Mamy ten wyłącznik stabilizacji od razu na obudowie obiektywu, więc możemy to szybko zrobić. Dodatkowo mamy te trzy tryby pracy. Pierwszy tryb to jest taki tryb uniwersalny, drugi tryb służy typowo do panoramowania, a trzeci tryb to również jest tryb uniwersalny, ale stabilizacja działa tylko wtedy, kiedy mamy spust migawki wciśnięty do połowy. Teraz przechodzimy sobie do autofokusa. Obiektyw ustawia ostrość od 70 cm, wersja 4 ma trochę krótszy ten dystans, bo 60 cm, ale nie jest to duża różnica i jeden i drugi obiektyw niezbyt dobrze sprawdzają się w jakiejś fotografii detali, ta odległość jest dosyć duża, więc zrobimy jakieś niezbyt duże zbliżenie, po prostu to nie są obiektywy do fotografii makro i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Jeśli chodzi o sam system autofokusa, w trybie pojedynczym działa on rewelacyjnie, ostrość jest ustawiana momentalnie, nie ma tutaj z tym żadnego problemu, tak jak w innych profesjonalnych obiektywach od Canona. Również w trybie ciągłym działa świetnie, tutaj nie obawiałbym się używać tego obiektywu właśnie przy jakiejś fotografii sportowej, przy jakichś dynamicznych ujęciach, bo ta ostrość jest ustawiana bardzo szybko, bardzo sprawnie, śledzenie też działa dobrze, też autofokus jest bardzo cichy, więc przy filmowaniu również tutaj bym się tym nie przejmował, więc tutaj no, autofokus to jest piątka z plusem i do tego nie mam żadnych zarzutów, ale co ciekawe, w przypadku wersji 4 również ten autofokus jest świetny i ja nie widzę jakichś dużych różnic między tymi obiektywami. Tutaj producent się chwali, że ta wersja 2.8 ma podwójny silnik autofokusa, ale tak na moje oko w takim normalnym użytkowaniu jeden i drugi obiektyw są bardzo podobne i działają tak samo szybko i sprawnie, więc autofokus w tym obiektywie na pewno trzeba pochwalić. Przechodzimy sobie teraz do Lightrooma, gdzie pokażę Wam zdjęcia, bo myślę, że to jest dla Was najbardziej interesujące, jak wygląda różnica w zdjęciach z jednego i drugiego obiektywu. Tutaj oczywiście pokażę Wam głównie zdjęcia z tej wersji 2.8, ale też zrobimy sobie takie porównanie podobnych kadrów jednym i drugim obiektywem. Więc teraz przechodzimy do Lightrooma. Jesteśmy już w Lightroomie i tutaj jak zwykle mam dla Was kilka surowych plików RAW. Zaczniemy sobie od zdjęcia na 200 mm, trochę zmniejszę tutaj ekspozycję, bo jest ono delikatnie tutaj przepalone. No i teraz możemy sobie zobaczyć, jak wygląda sytuacja chociażby z winietowaniem, którego tutaj specjalnie nie widać. Nie ma żadnego problemu z winietą, przynajmniej na tych 200 mm. No ale zobaczmy, jak to wygląda, kiedy wyłączymy profile tutaj w Lightroomie. Kiedy wyłączymy profile, widać, że delikatna winieta się tutaj pojawia. No i pojawia się też delikatne beczkowanie. No ale po to są te profile, żeby z nich korzystać i kiedy je włączymy, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Ani z beczkowaniem, ani z winietowaniem. Jeśli chodzi o ostrość, no to widzimy, że tutaj no, na środku jest to obraz bardzo ostry. Tutaj widać najdrobniejsze detale na tym samochodzie, który tutaj stoi. To też jest zasługa na pewno matrycy, która jest w R5. Mam tutaj trochę przymkniętą przysłonę do 5.6, no i możemy zobaczyć, że ostrość na środku jest na świetnym poziomie. Na brzegach, w samych brzegach delikatnie spada, co tutaj widać, ale nie jest to jakiś bardzo duży spadek ostrości. W zoomach no to jest jak najbardziej do zaakceptowania taka ostrość na brzegach. Ogólnie jeśli chodzi o winietowanie, czy właśnie beczkowanie, czy ostrość, tutaj wszystko wygląda dobrze. Też nie widzę tutaj żadnych większych problemów z aberracją chromatyczną, kiedy patrzę po tych drzewach, tutaj nie widzę żadnych obwódek, żadnych specjalnych zafarbów. Jeśli chodzi o bokeh, no to wygląda to w taki sposób. Mamy tutaj zdjęcie na 187 mm, czyli praktycznie no niemal maksymalne przybliżenie. Przysłona w pełni otwarta 2.8. No i możecie zobaczyć, że ta izolacja od tła jest naprawdę spora. Tutaj pierwszy plan, na który była ustawiona ostrość, jest no, bardzo ostry, pełen tutaj detali, szczegółów, a wszystko już za tym jednym drzewem mamy dosyć mocno rozmyte. To rozmycie tła jest całkiem ok, jest ono takie trochę kontrastowe, trochę poszarpane, no ale w zoomach to jest jak najbardziej normalna rzecz. Nie wygląda ono, myślę, źle, więc jeśli zażywam na takim obiektywie, który będzie mocno izolował pierwszy plan od tła, to jak najbardziej ten obiektyw dobrze się sprawdzi. Teraz zobaczmy, jak to wygląda przy fotografii zwierząt. Mam tutaj zdjęcie zrobione w zoo we Wrocławiu. Tu jest zdjęcie na 200 mm na przysłonie 2.8 i widzimy, że tu wszystko z tyłu jest pięknie rozmyte, nie widać zupełnie, co się tam znajduje, a pierwszy plan jest bardzo ostry, pełen szczegółów, tutaj każdy włosek, wszystko widać bardzo wyraźnie. No i myślę, że ten efekt jest zadowalający, wygląda to po prostu dobrze. Teraz jeszcze jedno zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak wygląda bokeh w takiej sytuacji, kiedy mamy powiedzmy jaśniejsze niebo za obiektem. No tutaj widać, że ten bokeh jest taki bardziej właśnie poszarpany, bardziej kontrastowy, taki no widać, że to nie jest po prostu jakaś jasna stałka, tylko obiektyw typu zoom.
No i mógłby być on po prostu bardziej delikatny, przyjemny dla oka, bo troszeczkę odwraca on uwagę, powiedzmy, tutaj od głównego tematu. No a jeśli chodzi o środek kadru, to tak jak wcześniej, wszystko wygląda tutaj świetnie. Nie widać tutaj żadnych właśnie problemów z aberracją chromatyczną na tych elementach kontrastowych między jasnym a ciemnym. Wszystko wygląda po prostu jak należy i ogólnie po prostu jakość tego obiektywu, szczególnie przy podłączeniu go do R5, no wygląda świetnie. Tutaj na pewno ta wysokorozdzielcza matryca też robi robotę, że tych detali jest tak dużo. No ale to jakby tylko trzeba chwalić też obiektyw, że są w stanie podołać tak wysokorozdzielczej matrycy. Teraz jeszcze na koniec chciałbym zobaczyć porównanie właśnie z tym obiektywem f4, jeśli chodzi o jakość zdjęć. Najpierw otworzymy sobie tutaj zdjęcie na przysłonie 2.8, a na drugim zdjęciu obok pokażę Wam kadr z obiektywu 70-200 f4 na przysłonie 4, czyli jeden i drugi jest w pełni otwarty. I jak możecie tutaj zobaczyć, ta różnica w rozmyciu tła nie jest aż taka duża. No widać oczywiście, że w tym obiektywie 2.8 to rozmycie jest większe, ale tak na pierwszy rzut oka nie jest to jakaś gigantyczna różnica. Jeśli chodzi o jakąś ostrość w centrum kadru, porównamy sobie tu jeden i drugi obiektyw i wygląda to w jednym i drugim obiektywie naprawdę dobrze. Nawet z tego F4 wydaje mi się, że obraz jest odrobinę ostrzejszy, ale też weźcie pod uwagę, że nie jest to jakieś super dokładne porównanie, jakieś laboratoryjne, więc no, po prostu to są podobne kadry zrobione z ręki w tym samym miejscu, w tym samym czasie. I teraz jeszcze porównanie na szerokim kącie, 70 mm, jeden i drugi obiektyw. Ja tutaj odrobinę podniosę ekspozycję w tym obiektywie 4, bo tutaj już się zrobiło ciemniej i po prostu zdjęcia nie wyglądają tak bardzo podobnie. No i tu po prawej stronie macie obiektyw f4 na f4, a po lewej obiektyw 2.8 na 2.8. No i tutaj już jest bardziej wyraźna różnica, jeśli chodzi o rozmycie tła. Widać, że tych detali w obiektywie f4 w tle widać znacznie więcej niż w przypadku tego 2.8, więc na szerszym kącie no, ta różnica jest bardziej widoczna niż po prostu na 200 mm. Jeśli chodzi o samą jakość obrazu, no to tutaj w przypadku obiektywu 2.8 wygląda to po prostu świetnie. Nieważne, czy robimy na 200 mm czy na 70, jak widać tych detali jest naprawdę dużo. Tutaj w przypadku F4 nie będę porównywał, bo musiałem tą ekspozycję podnieść, więc tutaj no, to może wyglądać odrobinę gorzej, ale ogólnie jakość z jednego i drugiego obiektywu jest dla mnie bardzo porównywalna. Więc tak jak już Wam pewnie mówiłem wcześniej w tym materiale, po prostu główna różnica w tych obiektywach no to jest po prostu rozmycie tła. No i więcej światła w przypadku obiektywu 2.8 powoduje to, że nie musimy tak mocno podnosić czułości przy takich samych warunkach. Jeśli chodzi o Lightrooma, to wszystko, przechodzimy do podsumowania. Przechodzimy sobie teraz do szybkiego podsumowania. Zaczniemy od ceny. Obiektyw ze światłem 2.8 kosztuje 13 tysięcy złotych, obiektyw ze światłem 4 kosztuje 8200 złotych, więc no jeden i drugi obiektyw no to nie są obiektywy tanie, no ale są to profesjonalne teleobiektywy o świetnych parametrach, zarówno optycznych, jak i rewelacyjnej stabilizacji, bardzo dobrym autofokusie, które współpracują z pełnoklatkowymi, nowoczesnymi bezlusterkowcami, no i niestety takie obiektywy muszą swoje kosztować. Jeśli chodzi o porównanie jednego drugiego obiektywu, no to 70-200 ze światłem 4 na pewno sprawdzi się dobrze w krajobrazie, w podróży, wszędzie tam, gdzie zależy nam na małych gabaretach obiektywu, gdzie mamy dużo światła, nie fotografujemy w jakichś wyjątkowo trudnych warunkach, wtedy ten obiektyw sprawdzi się rewelacyjnie, no i wtedy, kiedy chcemy po prostu trochę zaoszczędzić, bo jest on też zauważalnie tańszy. Wersja 2.8 natomiast dobrze sprawdzi się na pewno w fotografii portretowej, w jakiejś fotografii reportażowej, w fotografii ślubnej czy koncertowej, wszędzie tam, gdzie mamy mniej światła i faktycznie to 2.8 zrobi nam różnicę. Szczerze mówiąc, jeśli ja miałbym wybierać obiektyw dla siebie, wybrałbym wersję 4, no bo ja robię właśnie głównie fotografię plenerową, krajobrazową, podróżniczą i ten obiektyw jak dla mnie jest wystarczający. Światło 4 jest zupełnie ok i tak często obiektywy mocniej przymykam podczas zdjęć, no a ważne są dla mnie małe gabaryty i waga tego obiektywu. Natomiast rozumiem, że inni fotografowie, właśnie bardziej portretowi czy jacyś reportażyści, osoby, które fotografują na jakichś eventach, no to dla nich wersja 2.8 pewnie będzie lepszym wyborem. Jak zwykle sami musicie zdecydować, co jest najlepsze dla Was. Jeden i drugi obiektyw mogę na pewno pochwalić, są świetne i w jednym i drugim obiektywie w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście cena jak zwykle mogłaby być niższa, ale z tym musimy się pogodzić. Poza tym obiektywy są rewelacyjne i tutaj mogę Wam jeden i drugi obiektyw spokojnie polecić. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał, sprawdźcie mojego Instagrama. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.